Na cmentarzu przy Limanowskiego znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków wpisanych do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, z czego wiele z nich czeka na pilne prace konserwatorskie. Komitet zbiera fundusze podczas organizowanych dwa razy w roku kwest, jednej na Wielkanoc i drugiej we Wszystkich Świętych. W listopadzie 2022 roku kwestujący zebrali ponad 21 tysięcy złotych. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego powstał w 1995 roku w związku z kradzieżą symbolu radomskiej nekropolii, rzeźby Anioła Ciszy. Przez ponad 25 lat istnienia komitet odnowił przeszło 20 zabytkowych nagrobków. Cmentarz przy Limanowskiego powstał w 1812 roku. Jest na nim ponad 28 tysięcy grobów, w których spoczywa ponad 200 tysięcy osób. Tutaj pochowany jest między innymi malarz batalista Józef Brandt, zasłużony radomski chirurg Ludwik Przybyłko, senator II RP Maciej Glogier oraz biskupi radomscy Edward Materski i Stefan Siczek.